w dzisiejszej szopce dla reportera. To jest Andrzej. Andrzej miał wypadek samochodowy. I po wypadku jego dostawczak wyglądał tak. Matka Andrzeja płacze. Wypadek spowodował młody kierowca ciężarówki. Ale biegły sądowy uznał, że to wina Andrzeja. Tam na nagraniu widać, że kierowca ciężarówki Volvo nie wjeżdża na pas rozbiegowy, tylko od razu na prawy pas autostrady. Tam można debatować, czy Andrzej może jechał za szybko, czy się zagapił. Ale prawo jest prawo i to ten kierowca ciężarówki zawinił, bo zajechał mu drogę. Dodatkowo ZUS nie chce Andrzejowi wypłacić renty. ZUS nie chce mi dać ani złotego, jak pan jest zdrowy. Jak się chłopu nie należy, jak on tam połamany cały jest. Dla ZUS-u to chyba jak mu nogi w gips włożyli, to on powinien teraz iść truskawki zbierać. Na sztywnych nogach przecież wygodniej nawet. Wracamy do studia. I znowu nie było mecenasa Kaszewiaka. Ale uwaga, szanowni państwo, żeby wam smutno nie było, to nie wiem po co. Jako eksperta od prawa drogowego nie wiem. Zaproszono Rafała Brzozowskiego. Dla osób, które nie wiedzą, Rafał Brzozowski to jest ten, co wył na Eurowizji. Oj. Przepraszam was, zapatrzyłem się na to, jak on ładnie tańczy. Wracając do tego połamanego chłopa, to wypowiada się mecenas Wendland. Wina kierowcy ciężarówki. Tak. Wypowiada się również poseł Sachajko. I słuchajcie, ja tak ogólnie to lubię posła Sachajko. I na stand-up do mnie przyszedł. Tylko on jak coś czasami mówi, to taki pocieszny jest. Teraz jak ta benzyna podrożała, to ja zwolniłem do 80 km na godzinę. No i okej, no jedzie 80, tam gdzie można 120 albo 140, no niech sobie jedzie. Ale pan poseł dodaje... Kierowcy tirów na mnie trąbią. No tu też się zgodzę. Nie powinni kierowcy tirów trąbić na pana posła. Ale pani Jaworowicz mówi... Jadą kilometrami, wyścigi są, blokują pasy. No aniby dorosła kobieta. Nie no, kierowcy ciężarówek nie wyprzedzają się na dwupasmówkach dla zabawy. Tylko oni mają kaganiec założony. Jeden jedzie 88 km na godzinę, drugi jedzie 90, więc to chwilę trwa. No tylko bądźmy szczerzy, nikt nie lubi, jak się tiry na autostradach wyprzedzają. Ale mnie osobiście jeszcze bardziej denerwuje, jak ktoś jedzie zaraz za tym tirem i a to tam mruga na tego tira, a to mu zajeżdża do lewej, do prawej. No już daj mu kurwa spokój, to ci on robi co może. O, teraz się nasz specjalista wypowiada. To jest wyścig solniczek. Po prostu, bo jedna jedzie 89, druga 90. Aha, że wyścig solniczek. No to żeś mądrze dodał, no. Prawda zawsze wyjdzie na jaw. No, no, Rafałek jak coś powie. Fajny chłopak jest. Poseł Sachajko mówi, czemu tiry się tak wolno wyprzedzają. Bo oni nie chcą za dużo spalić ropy, bo oni mają zysk z tego. Potem była sprawa innego Andrzeja i jego siostry Jadzi. Pani Jaworowicz jedzie na miejsce i pokazują zdjęcia Jadzi i jak Jadzia śpiewa. Co oni robią z tego programu? Co to ma być? Jakieś spotkanie klasowe po latach? W całej sprawie chodzi o to, że matka Andrzeja była w domu pomocy społecznej, z renty sobie oszczędzała jakieś tam pieniądze i matka Andrzeja zmarła, Andrzej tych pieniędzy nie dostał, a siostra Andrzeja twierdzi, że to pracownicy DPS ukradli. Łapy położyć na ich pieniądze. Wracamy do studia i połączono się z pracownicą tego DPS i ona pokazuje kwity, że pracownicy nic nikomu nie zabrali, a pod koniec życia matka Andrzeja została przeniesiona pod opiekę zakonnic i zakonnice otrzymały te oszczędności. No a podobno pieniędzy nie ma. I w takich chwilach potrzebny jest mecenas Kaszewiak. Zaraz by kwity wyciągnął, zaraz byłoby wszystko jasne. To Kaszewiaka nie ma, ale za to puścili Edytę Górniak. Nie opuszczaj mnie. Lubi pan muzykę? Lubię. Bo to jest bardzo ważne w tej sprawie, czy Andrzej lubi muzykę. Potem się wypowiadają inni eksperci i wypowiada się specjalista od wszystkiego, syn koleżanki twojej matki, Rafałek Brzozowski. Pan jest taką osobą właśnie bardzo wrażliwą, która też ma jakiś talent artystyczny. I teraz, już tam nieważne z tym Andrzejem, przechodzimy do laurki, dla Rafała Brzozowskiego. Mojego bohatera dzisiejszego znakomicie prowadzi program Jaka to melodia. Przysięgam, ja tego nie zmyślam. Puścili na antenie, jak pani Jaworowicz śpiewa z Rafałkiem. Miałem kilka wspaniałych duetów i ten na pewno będzie jednym z nich. To świetnie, cieszę się razem z wami. Ale gdzie pieniądze Andrzeja? Potem pokazują Rafała Brzozowskiego na siłowni. No fajny chłopaczek jesteś, bardzo fajny. Potem Rafałek opowiada o swoim występie w szansie na sukces. Za dużej spodniach, za dużej kurtce. Haha, wspaniała historia. Trzymała mnie w napięciu do ostatnich sekund. Ale przynajmniej nie puścili, jak on śpiewa w tej szansie na sukces. Żartowałem. Przysiadł do panny. Ej, ale zobaczcie teraz, to leci na ekranach, a Brzozowski jaki zapatrzony w siebie. Potem puszczają inną jego piosenkę. Z
Zobaczcie teraz. Rafał Brzozowski jest najprawdopodobniej największym fanem Rafała Brzozowskiego. Rafał jest także pilotem. Nie, nie może być. Nawet pilotem jest. Zaraz będziecie pisać, że z Białego Stoku jestem, bo zaciągam. Ale wracając do człowieka wielu talentów, wspaniałego Rafała Brzozowskiego. Oho, jest... Ha, 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 i jaki zabawny. Fajnie, Rafałek, super chłopaczek z ciebie jest. No panny to się w kolejce do niego ustawiają. A słuchajcie, bo gdzie są te pieniądze Andrzeja, bo on tam siedzi cały czas. No to wierszyk jako puenta. Kiedy jakiemuś chłopu potrzebna asysta, Rafał Brzozowski, kulturysta. Kiedy nie masz na koncie już ani centa, Rafał Brzozowski na prezydenta. Pośmieją się wszyscy, ogólnie jest beka i nie ma problemu. Andrzej poczeka. I dziękuję wam za rekord lajków i komentarzy pod ostatnim filmem, bo mnie to serio pomaga. Oprócz tego niedługo będę występował w Anglii. Bilety macie na stronie bilety24.uk. A bilety na polskie miasta to tam standardowo wpiszcie sobie w Google Daniel Midas bilety i na pewno wyskoczy. Do zobaczenia!